Wnioski ich bardzo serdecznie z tej strony Bio i zobaczycie teraz, ludzie, w jakim oto szybkim... W ogóle, powiem tak, nie zobaczyliście jeszcze tak szybkiego, nie zobaczycie jeszcze tak szybkiego tempa zbierania wszystkich 6 klatek, jaki to będzie teraz w tym odcinku, ponieważ mapa wszystko to będzie miała w tym pierwszym etapie. Mamy już 2 klatki. Ledwo się tylko ruszyliśmy. To już jest przedostatnia mapa. Koniec gry jest bardzo bliski. I zastanawia mnie tylko jedno. Jak to będzie wyglądało w przypadku tego, iż nie mamy wszystkich klatek. Naprawdę mnie to bardzo ciekawi. Zobaczymy w sumie. Przejdziemy to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko w praktyce. Teraz w Spidermana się bawimy, z tego co widzę. 3. O tak. Kolejny skrypcik. Zbieramy. 4. Ja pierdziele, wiedziałem, że coś się przywiesi i zrypie mi kurde grę. Cóż. 4. jest. Lecimy dalej. Fajnie, że to był w ogóle checkpoint. O tak. Chciałbym jeszcze wrócić, ponieważ nie trafiłem. 5. No, teraz ten wybijamy. Szkoda, że mamy 4 życia ogólnie. Ale mam nadzieję, że coś się kurde znajdzie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek życie. To będzie dobre teraz, patrzcie na to. 6. ludzie, i już mamy wszystko, kurde. Wszystko elegancko zdobyte. Teraz w ogóle... Aha, bo to mi przecież zraniło. Kucni. Teraz powinno się udać wskoczyć. O, właśnie. W ogóle zmierzymy się teraz z nowym przeciwnikiem. Jakim będzie Skorpion. Będzie miał paskudną mordę. Ale walka z nim nie powinna być trudna. W szczególności jeżeli... Ja pierdzielę. Ale fart, nie? Jaki fart. Jeszcze raz. Nie powinna być trudna, w szczególności jeżeli już mam troszeczkę ją obeznaną. Do góry. Nic nie ma? Nic nie ma. I teraz zobaczycie, o co mi chodziło. No i ludzie, mam przed sobą tytułowego Skorpiona. Jak widzicie, kurde, wpatrzył jednym okiem. I... ta walka, raczej nie walka, to jest bardziej element zręcznościowy, którym będziemy musieli uważać na jego ataki. Widzicie, wali taką kurde szczypcą i wali w ziemię, by nas ogólnie strącić z platformy. Teraz się dostajemy do środeczka. No, teraz uważamy. No, wchodzimy na górę. Będziemy musieli ludzie teraz bardzo ogólnie uważać. Bo ja nie wiem dokładnie teraz, na co ja czekam. Na to, żeby on ileś razy do mnie podszedł. Dobra, lecimy na górę. Chyba. Teraz ludzie tutaj nic nie robimy. Teraz sobie czekamy, aż te wszystkie platformy padną. Lecimy, 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 lecimy. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Nie było ludzie tak ciężko, jak widzicie. No i ludzie, zaczyna się teraz właściwa walka. Jaki slow motion, nie? Że aż nie ogarnę, co się dzieje. No, teraz uważamy.
na jego szczypce. Ta walka jest ogólnie uboga, jeżeli chodzi o to, co nam tutaj Skorpion będzie prezentował. Leci tylko ta szczypca i wraca i rzucamy pięścią, na którą jest sfokusowana energia Skorpiona. Elegancko. O, jak boli bidulek. Ciekawe, czy zostanie przyjaciółmi, kiedy się to wszystko skończy. Dobrze. Jeszcze taki, kurde, ludzie, dwa ataki i on wykona inny manewr, jak się zacięło, że aż... No, mało brakowało, żebym to zrypał. Manewr, który... Na który będę musiał bardzo uważać teraz. Przed ostatni atak. Jest. Padł. Kurde, się rozsypał na kawałeczki. Ciekawe, co się teraz pojawi. Raimon, proszę, pomóż mi, szybko. No, ciekawie. I ludzie, właśnie to, o czym mówiłem. Musimy mieć wszystkie klatki, powtarzam jeszcze raz, wszystkie klatki, abyśmy mogli przejść do ostatniej mapy, bo teraz powinna mi się zrobić ścieżka do góry, do Mr. Evila. Wyjdź w dół. Właśnie tam. Zapiszę stan gry. Damy na piątkę, tylko safe zapasowy. I teraz nie mam pojęcia, kurde, jak to będzie wyglądało, bo... No raczej nie będę, będzie mi się chciał przechodzić tych wszystkich map jeszcze raz, by mieć 100%. Już w sumie to nie jest takie ciężkie, jeżeli się obezna dane etapy. Ale prościej byłoby po prostu teraz dać ostatni odcinek jakiegoś Wolkrota i podstawić pod niego komentarz, ponieważ gra jest cholernie trudna. Tak jak mówiłem, ludzie wam ostrzegałem, gra nie będzie w 100% i ona będzie przede wszystkim cholernie trudna. Ściągnąć jako ostatni odcinek, podstawić wam komentarz i na tym zakończyć ogólnie przygodę z Raymanem. Mam nadzieję, że wam się podobały te, chociaż przynajmniej trzy ostatnie levely. Ja tak w ogóle cały czas powinien grać, obeznać mapę i ją przechodzić. Jak widzicie, mamy same takie, kurde, wesołe buźki. A tak co, kurde? Dziury, same dziury, brakuje nam klatek. No ale... Zobaczymy póki co, jak to będzie. Komentował Bio. Mam nadzieję, że wam się podobało. To byłoby na tyle. Na razie. Cześć.